Cześć. Godzina 9, poniedziałek. Słoneczny poniedziałek. Pospane, pojedzone. Wykaraskałem się z zaległości. Opublikowałem jeden film. Przygotowałem drugi. Wyzerowałem konto. Aha. Cmentarz ewangelicko-augsburski. Zarośnięty, zabluszczony. Widać chociaż jeden nagrobek? Coś tam widać. Takie wybrzuszenia w oceanie liści. O, rozglądam się nie wiadomo gdzie, a stoję naprzeciwko grobu. Tutaj jest. Wszystkie inne wyglądają mniej więcej tak samo. Zostały pochłonięte przez roślinność Smogorzów. Legenda smogorzowska. Dawno, dawno temu do pewnej wsi, zwanej odtąd Smogorzowem, przywędrował okrutny, żarłoczny smog, ryczący straszliwie i ziejący ogniem. To byłeś ty? No, pierwsze wyzwanie tego tygodnia. Musimy przedrzeć się na drugą stronę. Jak tylko postawię tam nogę, zrozumiecie, dlaczego zdecydowałem się na takie posunięcie. Mokro, nieprzyjemnie. Zaraz będę miał wilgoć w butach. Chyba już mam. Trudno. Ale warto, warto, warto. Już wam udowadniam, że warto. Tada! Kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Do środka wpada mnóstwo słonecznego światła. Szkoda, że nie jest nam dane zajrzeć do wnętrza świątyni. Trudno. Mur ozdobiony jest kapliczkami. W których przestawiono kolejne sceny Drogi Krzyżowej. A przy wejściu, przy bramie, stoi krzyż. Z którego roku? Dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie. Jak tutaj będziecie, zwróćcie uwagę na tamtą kapliczkę. Lecimy dalej w Polskę. A teraz gdzie? Tu? Czy tu? Jeżeli się okaże, że na końcu tej drogi nie będzie żadnego mostu, kładki, czegokolwiek, co pozwoli mi przedostać się na drugą stronę, to się wścieknę. Będę bardzo niezadowolony.
raczej nie będę tryskał szczęściem i zachwytem. Chwila prawdy. Już za moment. Nie wygląda to dobrze. Na zdjęciu satelitarnym przyuważyłem tutaj jakąś kładkę, mostek, cokolwiek takiego. Ale co tam się teraz znajduje? Dopóki się nie podsunę, to się nie dowiem. O, super. Przedzierać się przez pokrzywy. Tak. Łe! Na początku wyglądało to tak strasznie, a po 10-20 metrach nieco się przerzedziło. Jest kładka. Powolutku przejdziemy na drugą stronę. Nie no, jest w doskonałym stanie. Pałac. Kluczowy element jednego wielkiego kompleksu hotelowego. Tam z tyłu mijałem pastwiska, na których beztrosko hasały liczne konie. Piękny park. No, dawno nie widziałem takiego miejsca. Zadbanego, czystego. Fajnie prowadzonego. No. Tak prezentuje się cały kompleks. Po kolei recepcja, hotel, pałac, restauracja, hotel za parkiem, pokoje nad stajnią, namiot letni, biuro zawodów stajnia, bar Jakubus, strefa Active Kids, trybuny, Riders Club, chata nad stawami, hala sportowa, stajnia rekreacyjna, pomieszczenia służbowe, parkour oraz parking główny. Jest gdzie chodzić, gdzie się bawić, mile spędzać czas. Lewo, prawo, nikt nie jedzie. Rzadko kiedy trafia się tak fajnie udekorowany przystanek autobusowy. Prawie że nigdy. Kolorowy. I co my tu mamy? Jakieś budynki, kamienice. Pytanie brzmi, czy do czegoś nawiązują, do jakiejś zabudowy konkretnej, czy też nie. Ale super. I już przyjemniej się siedzi w takim miejscu. Właśnie znalazłem kolejną ratę. Chodź tutaj. Aż się schylę po ciebie. No, jesteś stary, brudny, sponiewierany. Jeden grosz. Ale od jednego grosza się zaczyna. Jakubowice. Tu byliśmy. I Dzikowice. A teraz pokażę wam coś, czego nigdy wcześniej nie widziałem. Pędzę chodnikiem i widzę coś takiego. Proszę się częstować. Super, dziękuję. A, coś nowego. I jakże sympatycznego. Mamy kolejny pałac. I ten jest chyba zamieszkały. Okna są całe, nawet uchylone. Gdzieś tam za szybą widzę roślinę. Zieloną, żywą. Otoczenie też jest zadbane. Okej. Mamy go. Pałac. Pongów. Kościół pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Przypałacowy park. Widać, że ktoś o niego dba. Super. A tak wygląda sam pałac.
Tak prezentuje się od frontu. W odległości około 100 metrów od pałacu stoi młyn. Pszeniczna. Trafiła nam się perełka. Dawna gorzelnia. Dawna. Niestety stoi pusta. Ale nie jest jakoś specjalnie zniszczona. Co to, to nie. A nieopodal wybudowano coś jeszcze. Tam. Pałac. Sypią się dzisiaj te pałace jeden za drugim. Bukowie. Tutaj się zatrzymam. Tak. Można powiedzieć, że w przeciągu ostatnich 15 minut udało mi się zorganizować miejsce postojowe, ale czy też będzie miejscem noclegowym? To póki co stoi pod znakiem zapytania. Kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Gromniczej, oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny. Wojciechów. Cóż, próbowałem, nie udało się znaleźć schronienia w poprzedniej wsi. Nie będę wdawał się w szczegóły. O, daruję sobie komentarz. Teraz muszę znaleźć sołtysa. Zbliża się godzina 18. Urząd jest zamknięty. Pozostaje jedynie działać tu i teraz, oddolnie, po omacku. Kościół pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.
Cześć. Godzina 9:30. Wtorek. To, co się wczoraj wydarzyło... ludź. O, ludź. Wpadłem do tej miejscowości. Która to mogła być godzina? Nie pamiętam. 17, 18? Coś koło tego. Niemniej... z marszu namierzyłem adres pani sołtys. Zgłosiłem się do gospodyni tej wsi. Powiedziałem, w czym rzecz. Zapytałem o możliwość skorzystania ze świetlicy wiejskiej. Okazało się, że niestety nie wchodzi to w grę, ponieważ dopiero niedawno, a może jeszcze inaczej, prace wykończeniowe nie zostały w pełni ukończone. Nie zainstalowano tam kilku rzeczy. W związku z tym póki co świetlica nie została oficjalnie odebrana. Dlatego też no nie ma szans, żeby do niej wejść. Tym bardziej, że pani sołtys nie posiadała kluczy. Byłem na to przygotowany. Idąc w kierunku domu pani sołtys, rozglądałem się na boki, poszukując jakiegoś miejsca, w którym mógłbym się zatrzymać. Ot taka partyzantka. Jakiegoś pustostanu, szopy, obory, chlewika, cokolwiek. I znalazłem te dwa blaszane baraki stojące przy boisku. Wcześniej sprawdziłem, czy są otwarte, czy można do nich wejść. Można. I podczas rozmowy z panią sołtys poprosiłem o możliwość pożyczenia kilku rzeczy, które ułatwią mi pracę montażowe i tak dalej. Oczywiście w grę wchodziła wyłącznie improwizacja. No, tutaj nie mogłem wyjść. Tamte drzwi są zamknięte, a przez okno nie miałem zamiaru się przeciskać. Wszystko to, co widzicie na zewnątrz, wczoraj wieczorem powynosiłem. To było rozsypane na całej posadzce. Trochę się naszarpałem. Dobrą godzinę porządkowałem. To miejsce. O, czysto, schludnie i porządnie. Pożyczyłem, co ja tam pożyczyłem? Krzesełko, taborecik, taką rolkę, nie wiem na co, na szlauch czy coś takiego. I to miało mi służyć za stolik do pracy. Pożyczyłem również dwa koce i taką piankę. Wszystko wyłożyłem na posadzce, na deskach, tak żeby nie uszkodzić śpiwora podczas snu. No widzicie, jakieś gwoździe wystają, coś takiego, szpary, luki, drzazgi, zadziory. No i to jest moment, kiedy taki śpiwór zostałby rozszarpany. A jesteś jednak, mój grosiku. Zapomniałem go wczoraj zabrać. W każdym razie, gdy już się urządziłem, gdy już zacząłem pracować, zgrywać filmy i tak dalej, siedziałem mniej więcej w tym miejscu. Tutaj wypchnąłem latarkę, dzięki czemu miałem trochę światła, a było mi niezbędne do pracy. No, chciałem widzieć, co robię i co piszę. To po godzinie czasu wpadła pani sołtys i powiedziała, że wszystko załatwiła i że jednak będę mógł zatrzymać się w świetlicy. No, nie trzeba było mnie długo przekonywać. Szybko się spakowałem. I pracę oraz noc spędziłem w naprawdę fajnym miejscu. Także wielkie... 4 minuty już gadam. Wielkie dzięki. Super. A jeżeli ktoś z was będzie tędy przechodził, no to już ma uporządkowany kwadrat do wykorzystania. No, to tyle. Idziemy dalej. Wilków. Ale fart. Właśnie znalazłem swoją pierwszą modliszkę w życiu. Wiedziałem, że występują w Polsce, ale nigdy wcześniej żadnej nie spotkałem. No nie bój się, pomachaj. Okej.
pałac. Stoi zupełnie pusty, pozbawiony kilku okien, ale zdaje się, dach został wymieniony, a to już coś. Ktoś próbował uratować sytuację. Namysłów. Kaplica Świętej Trójcy. Mury obronne. Gotowi? Pewnie, że gotowi. To zaczynamy. Tylko czego? Jak wokół tysiące fajnych miejsc. Lecimy zgodnie z planem. A jak ten plan wygląda? Remonty, remonty, remonty. Kościół pod wezwaniem niepoklanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Troszkę tu ciasno. Nie za bardzo mam gdzie ustawić się z kamerą i aparatem. Browar w Namysłowie. Jedna z wizytówek miasta. Pamiętam cię doskonale. Nie sposób pomylić się z żadnym innym browarem w Polsce. Okej. Na sam koniec zostawię sobie spacer wzdłuż murów obronnych. Zatoczymy takie wielkie koło. Skwer profesora Kuberskiego. Ten budynek na wprost to istne dzieło sztuki. Stworzono na nim fantastyczny mural nawiązujący do epoki średniowiecza. A trafił się nawet i smok. Jest i król, są rycerze, jest panna, jest wszystko i są wszyscy. A teraz idziemy zobaczyć zamek, idziemy zobaczyć zamek, idziemy zobaczyć zamek. Idziemy spróbować zobaczyć zamek. Idziemy spróbować zobaczyć zamek. Wszystko zaspawane i niedostępne. Ale lipa. Nie zobaczyliśmy zamku. Nie zobaczyliśmy zamku. Wygląda mi to na młyn i zapewne jest młynem. O cóż, tak jak kiedyś mówiłem, nie zawsze wszystko mam rozpisane. Czasami zdaje się na domysły, słuszne, niesłuszne, ale nic innego mi nie pozostaje. Muszę się przebrać. Zrobiło się gorąco, ja biegam w kurtce, zaraz się roztopię. Nad bramą wejściową stoi figura świętego Jana Nepomucena.
Kościół pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Okej, muszę się nieco odsunąć. O, może tak będzie lepiej. Z tyłu kościoła stoi drugi święty Jan Nepomucen. Nieco większy. A w zasadzie jest na wyciągnięcie obiektywu. Towarzyszą mu dwa aniołki. Okej. A teraz stanę w rogu. I dopiero z tego miejsca będzie widać okazałość jednego z tutejszych kościołów. O. Ławeczki gwiazd odświeżone. Niedawno malowane. Nie posiedzimy, nie tym razem. Cóż to za plac? No nie wiem, nie przygotowałem się. Przyznam uczciwie. Ale na środku stoi jeden z najfajniejszych pomników marszałka Józefa Piłsudskiego. O ile nie najfajniejszy. A widziałem ich już całą masę. I ten, zarówno za pierwszym, jak i za drugim, czyli obecnym razem, zrobił na mnie ogromne wrażenie. Jest kapitalny. Jest świetny. Jeżeli kolekcjonujesz pomniki, to musisz go mieć. To jest obowiązkowa pozycja. Park miejski imienia Władysława Bartoszewskiego. Fontanna. Zdekompletowana. Nie pamiętam, co tutaj stało podczas mojej poprzedniej wizyty. O ile w ogóle cokolwiek stało. Brama krakowska. To jest brama. Uuu, la la. Jaka fajna brama. Super. I hop do góry. Do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. Obok stoi hotel Polonia. Planowałem przespacerować się wszystkimi uliczkami w centrum miasta. Niestety. Na planach się skończyło. Wielka szkoda. Kolejny fragment murów miejskich. Odbijamy w lewo. Tylko i aż po to, żeby przyjrzeć się baszcie prochowej. Gmach Poczty Polskiej. Oraz... Skwer Ignacego Paderewskiego. Ulokowany tuż przy dworcu kolejowym, stacji kolejowej i tak, macie rację, i wieży ciśnień. Jeszcze raz.
dworzec kolejowy. W tym budynku w latach 1856-1938 mieściła się synagoga. Izba regionalna. Jeden z bardziej charakterystycznych budynków w mieście. Otwarte w dni powszednie w godzinach od 9 do 17. W soboty i niedzielę nieczynne. Rynek. Ostatni punkt programu. Muszę przyspieszyć, już jest 15. Ratusz. Centrum miasta. Nic dziwnego, że tętni życiem. Przy takiej pogodzie nie ma co siedzieć w domu. Lepiej wyjść, posiedzieć na ławce, zjeść lody, poczytać książkę, cokolwiek, spotkać się z znajomymi. I kamieniczki. Kamieniczki. A co to za zbiegowisko? Pewnie jakaś wycieczka. A może i nie. Trudno powiedzieć. Wszyscy na coś czekają, albo na kogoś. Okej, fontanna. A może czekają na mnie? A ja o niczym nie wiem? Nikt nie biegnie z kwiatami. Czyli nie na mnie. Najstarsza apteka w Namysłowie. Rok założenia 1945. No i proszę. Jest i piękny namysłowski ratusz, który stoi na środku rynku. Wisienką na torcie, a w zasadzie świeczką na torcie, będzie strzelista smukła wieża ciśnień. W tym miejscu kończy się nasza przygoda z Namysłowem. Ostatnim miastem w województwie opolskim, które mieliśmy przyjemność odwiedzić, odkryć, poznać, skosztować. Cieszy się Micha od ucha do ucha. Jaki jest tego powód? O, ludzie. Powodów jest cała masa, ale powołam się na jeden konkretny. Otóż, będąc w Namysłowie, zgłosiłem się do Namysłowskiego Ośrodka Kultury, gdzie udało mi się załatwić wejściówkę do wszystkich świetlic wiejskich rozsianych po całej gminie. No, tak bym to mniej więcej ujął. A to oznacza, że do końca naszego pobytu mamy załatwione miejsca pracy i miejsca noclegowe. Łączany. Nieważne, ile kłód rzucicie mi pod nogi. Nieważne, jak gęste i wysokie pokrzywy będą taranowały mi przejście. O! A i tak zawzięcie będę szedł przed siebie. Nie. Wszystko jest zakrzaczone, zarośnięte. Oj, no nie ma sensu nawet podchodzić pod mury. Pałac. Z piękną wieżą. Iście zamkową.
Ale po co? O rany. Przykry widok. Oj, oj, oj. Ale mury wyglądają całkiem dobrze. A i sam pałac jest słusznych rozmiarów. No to tyle. Tyle na dzisiaj. Thank you.
Cześć. Godzina 9. Środa? Środa. Tak. Ach, wypoczęty, najedzony, zmotywowany. Nie mam żadnych zaległości, jeżeli chodzi o rzeczy związane z takim bieżącym publikowaniem materiałów. A pozostało mi wrzucić film do sieci, to wszystko. Ale to jest kwestia chwili i dobrego łącza internetowego. Także to akurat mam z głowy, ale nadchodzi ten moment, kiedy będę musiał podsumować wizytę w województwie opolskim, czyli zliczyć wszystkie miasta, wsie, powiedzmy wieże ciśnień, dworce kolejowe i tak dalej, a to też wymaga poświęcenia odrobiny czasu. Plus nadal nie ukończyłem rozpiski związanej z wizytą we Wrocławiu. Tak, już Wam zdradzę, że pierwszy kierunek, jaki obierzemy wchodząc na teren województwa dolnośląskiego, to jego stolica. Tam z przodu, za tymi wszystkimi roślinami, stoi pałac. Nie ma szans, żeby mu się bliżej przyjrzeć. Teren prywatny, szczelnie ogrodzony. Chociaż z drugiej strony fajnie, bo ktoś w nim mieszka. Co tam? No chodź. Dasz się pogłaskać? Muszę gdzieś przyklęknąć, bo będzie mi łatwiej się z nim przywitać. Hej! Jak się masz? Fajny piesek. Wybrał się na spacer. Dobrze, tak jak my również spacerujemy. I teraz idziemy zobaczyć bardzo fajny kościół. Tada! Jest niewielki, ale jakże urokliwy. Kościół pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny. Tam stoi ten pałac. Ale teraz widzimy znacznie więcej. Tak. No jest piękny. I niestety nieosiągalny. Boże, gdyby tutaj nie było tych drzew. O! Żeż ty. Oj, za chwilę się urwie. Długa i szeroka, niczym pas startowy, ścieżka rowerowo-spacerowa, a zacznie się marsz poboczem. Fajnie, bo jest szerokie, przez co całkiem bezpieczne. Mam gdzie uciekać, gdzie odskakiwać. Więc moja obecność przy drodze nie powinna być uciążliwa dla kierowców. Jastrzębie. Kościół pod wezwaniem świętego Wawrzyńca. ...1904. A co to za dziwna data? A trafił nam się taki budynek. Ciekawe. Co to mogło być? Na górze zamontowano podkowę. Biestrzykowice. Kościół pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Z tyłu kościoła znalazłem coś takiego. Płyta nagrobna? No. Jeden z mieszkańców udekorował swój dom.
Muszę podejść bliżej, żeby schować się przed słońcem. Super. Ruiny pałacu. Rusztowanie stoi, ale wygląda na to, że nic się tutaj nie dzieje. Nic a nic. Już piszczy. Za długo stałem w miejscu. Już mnie pogania. Pałac otoczony jest parkiem. Mam jeszcze odnotowaną kuźnię i oficynę, ale nie będę ich szukał. Zostawię to wam. Widziałem jakiś budynek zaraz za pałacem. Ale to, co najważniejsze, zobaczyłem. Okazuje się, że w środku jednak trwają prace remontowe. Rozmawiałem z jednym z pracowników, a i przy okazji wykonałem kilka zdjęć od frontu. Bardzo ładny pałac. A będzie jeszcze piękniejszy, jak wszystkie prace zostaną ukończone. Trzymam kciuki. A póki co idziemy nieco przechyloną drogą asfaltową. Może się zatrzymam. A jeszcze raz się zatrzymam. Mam nadzieję, że widać to na nagraniu. Jest przechylona w tą stronę. W lewo. Dlaczego? Kościół pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej. Kościół ufundowany około 1600 roku przez Kaspra Kotuliński von Jelcz. Do 1654 roku kościół funkcjonował jako świątynia ewangelicka, następnie katolicka. W 1825 roku przemurowano ściany południowe. W 1892 roku wybudowano murowaną wieżę. Kościół odnowiono w 1961 roku. Tuż obok zauważyłem coś takiego. Data. Czy jest tutaj jakaś 1831 rok? No. Dąbrowa. Tu byliśmy. Świerczów. Kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Upewniłem się. Okej. Co my tu mamy? Neogotycki kościół ewangelicki z 1874 roku. Przetrwał Świerczowie do 1946 roku. Obecny kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa został wybudowany staraniem mniejszości katolickiej w latach 1923-24 w stylu modernistycznym.
Mamy za sobą krótki spacerek polną drogą. A oto nasz kolejny cel, ukryty w lesie, cmentarz żydowski, Kirkut. No, jest ich tutaj trochę. Ich, w sensie nagrobków, macew, są w całkiem dobrym stanie. A to, że są przechylone, to w przypadku tych cmentarzy jest to rzeczą oczywistą. Należący do gminy żydowskiej w miejscu cmentarz istniał już w 1771 roku. Grunt, na którym znajdował się Kirkut, został oficjalnie zakupiony 17 sierpnia 1789 roku przez społeczność żydowską pod przewodnictwem Józefa Jochema. Najwięcej nagrobków pochodzi z XIX wieku. Według inwentaryzacji przeprowadzonej w 2008 roku na cmentarzu znajdowało się 239 macew. Sporo. Kościół pod wezwaniem w niebo wstąpienia Pana Jezusa został wybudowany w latach 1925-1927. Dwór. Nic więcej Wam nie powiem na jego temat, poza tym, że tutaj jest. Ma się całkiem dobrze. Gdybym miał określić funkcję, jaką pełnił ten budynek, to powiedziałbym, że to był młyn. Tym bardziej, że stoi tuż przy korycie rzeczki. No to co tam może być innego, jak nie młyn? Miejsce. Odbijamy w lewo. O! Stobrawski Park Krajobrazowy. Po odbyciu kilku rozmów telefonicznych w końcu wszystko załatwiłem. I co ciekawe, podczas rozmowy z sołtysem wsi, do której właśnie idziemy, dowiedziałem się, że ten kilka godzin temu widział kogoś takiego jak ja, krążącego po jednej z tamtejszych wsi. I zadał pytanie: chwila, czy ja pana nie widziałem, czy to nie pan tam z tym plecakiem chodził po Świerczowie? Mówię, no pewnie ja, no bo chyba nikt inny poza mną tak drobiazgowo nie wędruje po mniej atrakcyjnie turystycznych miejscach. Przynajmniej tak mogłoby się zdawać. No to powiedzmy, że to byłem ja. A widzi pan, jaki ten świat mały. Okej, okay, i tak od słowa do słowa generalnie stanęło na tym, że będę miał miejsce i do pracy, i do snu. O! Wiecie, co wczoraj otrzymałem na kolację? Do dzisiaj czuję ten smak. Smak naleśników. I powideł. To było to. Się rozmarzyłem. Bardziej rozmarzył się mój żołądek. Tak. Raz na jakiś czas trafiają się takie specjały. Zupy, rosół, jakieś tam drugie danie, pierożki. Pierożki. Tam daleko z przodu widać dach pałacu. Więcej nie zobaczymy. Podobno nie da się do niego zbliżyć. Posesja jest zamknięta, niedostępna i tak dalej. Niedobrze. Bardzo niedobrze.
Bąkowice. Tam jest, tam stoi. Zasłonięty przez drzewa. Ale trafiło się coś takiego. Z 1908 roku. Jakieś pomysły? Cześć. Godzina 8:30, czwartek. Jestem padnięty. Od wczoraj nic nie jadłem. Wypiłem może ze 2 łyki wody z kranu w toalecie. Co prawda mam jeszcze trochę pasztetu i całych bochenek chleba, ale nie mam nic do picia, już mnie suszy. Musiałem wrzucić butelkę, bo na dnie pojawiła się jakaś pleśń. Inna zaraza, więc nawet nie mam do czego nalać tej wody. Cóż. Kościół pod wezwaniem świętej Anny. Gola. Okej. Załatwiłem wodę. Mam chleb i pasztet. Siadam i jem. Muszę odzyskać siły. Zaraz spadnę. Okej, zatrzymam się tutaj. No. Mogło być gorzej. Nie jest tak źle. Na tutejszym cmentarzu stoi krzyż pokutny. Był on stawiany przez zabójcę na miejscu zbrodni. Ten został przeniesiony.
wystarczyło 5 minut i już czuję, jak pasek energii się ładuje. Nie wiem, może na poziomie 30%. Tak z 5 na 30 od razu skoczyło? Nieźle. Okej, a teraz lecimy skrótem. Mam nadzieję, że dolecimy do kolejnej miejscowości i oby ta droga pędziła cały czas prosto. Takie jest moje założenie. A, oby okazało się, że słuszne. Bo jeżeli nie, to będziemy mieli problemy. I to poważne. Rozglądam się i rozglądam. I nigdzie nie widzę żadnej drogi, która odbijałaby w prawo. A to oznacza, że idziemy przez las. Być może tutaj pędziła jakaś droga. Można odnieść takie wrażenie. Forsowanie jakichś koryt rzecznych, rowów melioracyjnych. A najgorsze jest to, że wszystkie drogi, jakie przecinam, biegną w lewo i w prawo. A ja szukam jakiejś, która poleci tam. Jest tu coś? Ja chcę iść tam. Nie na boki, przed siebie, nie na boki, przed siebie. Tam jest jakaś droga, ale ona znowu skręca w tamtą stronę. Co tu się dzieje? O jeny. O, 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 jest. Jest. Chyba właśnie ciebie szukałem. Uii, prosto do celu. Co to za cyrki? Droga gwałtownie się urwała. A to oznacza, że musiałem ponownie... A! Ty kurde. Dobrze, że mam spodnie. Bo już bym sobie porozrywał to i owo. Że musiałem wbić do dżungli. No i bądź mądry, którędy nawet nie ma tutaj ścieżek wydeptanych przez zwierzęta. Sam muszę wszystko torować. Dobra, kamera do kieszeni. Kolejne koryto do sforsowania. I nigdzie nie widzę żadnej porządnej kładki. Jest tylko to. Ale bez dwóch kij sobie nie po... O, już sobie na pewno mi nie poradził. Kurczę, gdzie tutaj coś będzie do przejścia? Jeny! Zachciało mu się. Przygód to ma. Okej, ale... Pozwólcie mi przejść na drugą stronę. Jest. Jest droga. Ta, którą szukałem od początku. No teraz to już jestem pewien. Coraz lepiej wygląda nasza trasa. A już zapowiadało się tak dobrze. Nadal idę tą samą drogą, żeby nie było. Tylko tak o. Znienacka. Postanowiła nieco zarosnąć. Muszę patrzeć pod nogi. Jedna dziura i skręcenie, zwichnięcie, złamanie gotowe. Jestem cały mokry od pasa w dół. Ale się tym nie przejmuję. Wyjdę na normalną, uczciwą trasę, to asfaltówkę, cokolwiek innego, nawet polną drogę, to momentalnie to wszystko wyschnie w promieniach słońca.
nie licząc butów. Jesteśmy na granicy wsi. To właśnie do ciebie szedłem na skrót. Przez te wszystkie chaszcze, pokrzywy, zarośla. Forsowałem rowy z wodą i tak dalej. Omal się nie zabiłem. Był taki moment, kiedy się zawahałem. I serce, o, tu w gardle przez chwilę dudniło. Ale później gwałtownie spadło. I zakotwił, dobra, nieważne. Gdzie jesteśmy? Żaba. No i nie mówcie, że nie było warto przyjść do żaby. Jerzyk. Podrostek. Co on tu robi za dnia? Kolego? Szuka czegoś do jedzenia. Tylko nie zbliżaj mi się do drogi, żebyś nie skończył jak niektórzy twoi pobratyńcy. Jazda tam gdzieś pod liście. Raz, raz, raz. W sumie to się nawet mną w ogóle nie przejął. Ani się nie zwinął w kulkę. Kolejny? Jeszcze jeden? Drugi. A tu jest trzeci. Ale jazda. Cześć. Jak się masz? Nie będę je stresował. Czyli trzy. Może wyszły gdzieś spod tej płyty. Krzemieniec. Sucho. Wszystko mi wyschło. Nie licząc butów, ale... Minkowskie. Pałac. Piękny. Szkoda, że niszczeje. Stoi pusty. Tyle dobrego, że nie jest zniszczony ani zdewastowany. No, to jest pocieszające. W odległości około 100 metrów od drogi asfaltowej, w zaciszu parkowych drzew, stoi niewielki kościółek. Kościół pod wezwaniem świętego Józefa Robotnika. Jest i data 1873. Oraz dzwonnica. Okej, wszystko jasne. Ligota książęca. Dwór. Obecnie dom mieszkalny. Widzę cię. Widzę, widzę. Krzyż pokutny. Płaski jak naleśnik. Nic o naleśnikach, kolego, nic o naleśnikach. Kościół pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Remonty, remonty, remonty. Ściany zostały odsłonięte. Widać każdą cegłę. Nie chce mi się ich liczyć. Mikowice.
taki tam charakterystyczny budynek. Przeczów. Chwila stresu, ożywionej dyskusji i już wszystko załatwione. Tak. A kolejna rzecz jest taka, że przychodząc do tej miejscowości byłem przygotowany na zobaczenie i pokazanie wam dwóch obiektów, a okazuje się, że będzie ich więcej. Zacznijmy od tego jednego z najważniejszych, czyli od pałacu, od ruin pałacu. Tak móc zobaczyć te wszystkie pałace w latach ich świetności. Wszystkie. I te, które dalej się dobrze trzymają, i te, które podupadają na zdrowiu. To jest właśnie to, o czym mówiłem. Coś, o czym nie wiedziałem, że tutaj jest. A wygląda niezwykle ciekawie. Co to za zakład? Budynek pochodzi z roku 1911. Cukrownia? Kolejną niespodzianką jest ten budynek. XIX wiek. Kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. I wieża kościelna schowała się w koronie akacji. Podejdę nieco bliżej. O, jeszcze raz. Do góry. I wieża. Oraz kaplica. Mauzoleum.
Cześć. Godzina 9:30. Piątek. Oj, wystartowałem z poważnym opóźnieniem. A i tak nie starczyło mi czasu, żeby zrobić wszystko. Już nawet spanie po 4 godziny na dobę nie wystarczy. A nie wiem, ja mam w ogóle nie spać. Fantastyczna polna droga łącząca dwa województwa. Piękna, słoneczna pogoda i pakiet miliarda zmartwień, jakie mam na głowie. Zaraz wyciągnę telefon i zacznę szukać miejsca, w którym będę mógł się zatrzymać nie na jedną noc, a na kilka. I to może być kłopot. Muszę coś znaleźć. Bez tego to będzie katastrofa. Bez jakiegoś schronienia, z prądem, stolikiem i krzesełkiem, równą podłogą. Ostatnie metry. Ostatnie kroki. Postawione na terenie województwa opolskiego. I już za chwilkę wkroczymy do województwa dolnośląskiego. Trochę tak na dziko, trochę tak po cichu, niepostrzeżenie. Niestety nie ma tutaj żadnej tablicy informacyjnej, drogowej. A to była fantastyczna przygoda. Piękne przeżycia. A, super widoki. Żegnaj, województwo opolskie. Witaj, województwo dolnośląskie. Szykuje się wielomiesięczna przygoda. W wydaniu jesienno-zimowym, czyli nieco bardziej kłopotliwym. Chodzi przede wszystkim o długość dnia. Oj, będzie się działo, będzie się działo. Dostanę taki wycisk samych atrakcji jest potąd. Co ja pokazuję, panie, po tamtąd, aż po księżyc. Jeszcze go widać. Tyle tego tutaj. Zamków, pałaców, dworów, rynków, ratuszy, kamienic, dworców kolejowych. Klasztorów, kościołów, co tam jeszcze, parków krajobrazowych, szczytów i tak dalej, 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 dalej. To od jakiej wsi zaczęliśmy? Radzieszyn. Posadowice. Zaczynamy. Kościół pod wezwaniem Bożego Ciała. Przed świątynią stoją trzy obiekty. Głaz. Już powinniście go zauważyć. Pozostałości krzyża pokutnego. Oraz pomnik, nie pomnik, grób z XIX wieku. Pytanie, zagadka. Co to mogło być? Gorzelnia? Cukrownia? A może coś zupełnie innego? A nieopodal
stoi. Ruiny fontanny. Stoi pałac. Z drabiną. Prowadzącą na poddasz. Dlaczego tutaj stoi? Domyślam się, że trwały tutaj, bądź nadal trwają, ale zostały wstrzymane prace remontowe, budowlane. Jest i spichlerz. Pierwotny plan zakładał, że będę szedł prosto. Prosto do kolejnej miejscowości. Ale nie wytrzymam, nie zdzierżę, póki czegoś nie nagram. Póki nie postawię lewej i prawej nogi przy pewnym drogowskazie. Dlatego też zdecydowałem się na wariant nieco dłuższej drogi. Trudno, nawet jeżeli to będzie mi kosztowało 2-3 km. Nie da się inaczej. Idę. Upłynął jeden, drugi, trzeci kilometr. Jedna, druga, trzecia godzina. W końcu jestem na właściwej drodze. Zaraz tam pójdziemy, zaraz. Jeszcze się cofnę. Jakieś 150 metrów. Zróbmy to. Tu i teraz, oficjalnie. Pożegnajmy województwo opolskie. To była fantastyczna przygoda. Wiem, powtarzam się, ale warto się powtarzać. A przywitajmy województwo dolnośląskie. Siemanko. No, skoro formalnością stało się zadość, nie pozostaje nam nic innego, jak stanąć na środku drogi, wziąć głęboki wdech i głęboki wydech. Karwiniec. Bierutów. Mury obronne. Przed świątynią stoi pomnik papieża Jana Pawła II. Kościół pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Z boku znajduje się zegar słoneczny. Niegdyś kościół katolicki, później ewangelicki, obecnie kościół rzymskokatolicki. Obiekt został wybudowany w XIV wieku na miejscu drewnianej świątyni. Odbudowywany był trzykrotnie po pożarach w XVII i VIII wieku. Trochę tak niechronologicznie to zostało tutaj zaprezentowane, chyba że tutaj ktoś X-a zapomniał dopisać, czyli XVII i XVIII wieku. Zespół szkół podstawowych. Brama. 10 minut czekałem, żeby móc przez nią przejść. Doczekałem się. A w tle wieża zamkowa. Pokaż się. Fajna.
A gdyby tak prześledzić ją od dołu do góry, kolejny zabytkowy obiekt. Wszystkie zostały oznakowane i przy każdym stoi tablica opisująca ich historię. No w tą nie będziemy się zagłębiać, ale rzućmy okiem na portal. Ciekawostka. Nad tamtym oknem zainstalowano porożej. Następny fragment murów obronnych oraz taki budynek. Willa? Nie willa. Wygląda jak spichlerz. A tuż obok, za bramą, stoi taki budynek. Zabudowania przy ulicy Żaromskiego. Stacja kolejowa. Przydałby się remont. Oraz dworzec kolejowy. Podpowiem wam, że warto przespacerować się wzdłuż ulicy Kolejowej, żeby pokazać wam kolejną atrakcję tej miejscowości. Musiałem nieco odsunąć się od centrum miasta. I nie, nie jest to plac zabaw dla dzieci. I nie, nie są to huśtawki. Wieża ciśnień. Z balkonami? A to nowość. Ciekawe, czy z każdej strony zainstalowano balkonik? Na pewno z trzech. Dawna synagoga. Łatwo ją przeoczyć, jest nieco ukryta. Aby móc do niej podejść, trzeba wejść na podwórko. I ja to zrobiłem. Żeliwna płyta kominkowa. Płyta prawdopodobnie wykonana przez odlewników z terenu Opolszczyzny na zamówienie wdowy po Karolu II, Elżbiety Magdaleny. Umieszczona była na dużym kominku sali paradnej nieistniejącego już skrzydła wschodniego zamku Bierutowskiego. Super. Rynek. Jeden wielki, goły plac, który można byłoby wykorzystać na tysiące różnych sposobów. Kto wie, czy czasem tak się nie stanie. Jedna z piękniejszych przyrynkowych kamienic. Ta pochodzi z roku 1882, ale jest lepsza, fajniejsza. Stoi z boku. Pięknie zdobiona. Okej, rzućmy okiem na wieżę ratuszową. Niestety, jak się okazuje, na górze nie ma żadnego punktu widokowego. Wielka szkoda. Dobra, nie chce mi się już 25 raz nagrywać tej sceny. Krótko. Szykując się do wyjścia z województwa opolskiego, zauważyłem na mapie coś ciekawego. I zamiast o tym opowiadać, to wam to pokażę. I tutaj pewna sugestia. Gdy tylko pojawi się kolejna scena, od razu wciśnijcie pauzę i spróbujcie wypatrzeć coś w tym, co zobaczycie.
Nie wiem, czy to sensownie zabrzmiało. To już jest nieistotne. Później ponownie uruchomcie film i jak tylko pojawi się obrys, znowuż go zatrzymajcie. Wytężcie umysły, zdajcie się na swoją wyobraźnię i napiszcie w komentarzu, co żeście dostrzegli. I dopiero w trzeciej części pokażę wam to, co ja zauważyłem. Cześć. Godzina 9:30. Słoneczna sobota. Jak w ulu. Wszędzie mnóstwo ludzi robiących zakupy, stojących w kolejkach. Niewyspany, ale w pełni zadowolony. Ruszam dalej. Wyspać się. Ha! Dobre sobie. Jak już się wyśpię, to pewnie przypadkowo.
Nie zapomniałem o tobie. Kościół pod wezwaniem świętego Józefa. Zachęcam was do wizyty wewnątrz świątyni. Niestety drzwi są zamknięte, ale zobaczyłem coś absolutnie wyjątkowego. I jak tylko przekroczycie drzwi, to od razu zorientujecie się, o co chodzi. Kolejny fragment murów miejskich obecnie jest rewitalizowany. Siedziba Urzędu Miejskiego. Nic dziwnego, że cię wczoraj nie zauważyłem. Wyglądasz bardzo niepozornie. Dawny kościół ewangelicko-augsburski. Ruiny kościoła ewangelickiego, który został wzniesiony w latach 1622-1630. Poświęcono go w roku 1631. Jest to obiekt gotycki, wbudowany na planie krzyża, murowany z cegły. Został zniszczony w 1946 roku. Bocianie gniazdo. Kilka minut temu mijałem dawną bożnicę, czyli synagogę. Ach, już nie wyciągałem kamery. Właściciel podszedł zainteresowany, co robię, wytłumaczyłem. Tyle dobrego, że chociaż strzeliłem jedno zdjęcie, także jakaś pamiątka jest. A teraz, maszerując przez las, przyszliśmy zobaczyć jedną rzecz. Jedną, ale jakże ciekawą. Monolityczny krzyż kamienny. I z tych wszystkich krzyży kamiennych, jakie do tej pory widzieliśmy, ten jest najwyższy. Czy jest najwyższym kamiennym krzyżem w Polsce? Tego nie wiem. Dla porównania. O! Ja mam 1,80 m. No to kolega ma ze 2 metry jak nic. Jest zdobiony, a na nagraniu będzie widać cokolwiek. No jest sylwetka Jezusa. Dłoń, obrys krzyża, twarz. I chyba napisy. Tak, ale nie rozczytam się. Z tego, co wyczytałem, to krzyż został uszkodzony. Na szczęście go naprawiono i ponownie stoi w pionie. I czeka na ciebie. Wpadnij z wizytą. Podpowiem wam, gdzie go szukać. Rozejrzyjcie się w okolicach wsi Kijowice. A zresztą nawet nie będziecie musieli długo szukać. Wrzucicie hasło w Google Map i od razu wam wyskoczy. Monolityczny krzyż kamienny. Wzdłuż takiego muru, schowanego pod pierzyną bluszczu. No i prawdopodobnie to był mur cmentarny. Przydrożna kapliczka. Niestety nie wiem, z którego jest roku, ale sprawia wrażenie starej. Kościół pod wezwaniem świętego Wawrzyńca. Kolejna ciekawa przydrożna kapliczka z figurą świętego Jana Nepomucena.
szkoda, że stoję pod słońce. Jeszcze takiej kapliczki nie widziałem, podobnej kształtem. Zrobiłem jedno zdjęcie, ale... Opuszczamy wieś Zawidowice. Zbytowa. Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Pędzę przed siebie co sił w nogach. I w momencie, kiedy zbliżałem się do kolejnej miejscowości, do kolejnej wsi, za rogu wyłoniła się ona, smukła, strzelista. Wieża widokowa. Obserwacyjna. Grądzina. Brzezinki. No, dzisiaj troszkę ubogo w różnego rodzaju atrakcje. Tego się nie spodziewałem, że trafi się taki dzień w województwie dolnośląskim. Jakim cudem? Żadnego pałacu, dworu, nic? To chyba pierwszy i ostatni taki dzień. Dziuplina. Tu byliśmy. I gdyby nie impreza w świetlicy wiejskiej, to właśnie w niej bym się zatrzymał. No nic. Niech się bawią, imprezują. Od tego są świetlice wiejskie. Miłoszyce. Iść, ciągle iść w stronę słońca. Cześć. Godzina 9:30. Siódmy dzień tygodnia, niedziela. O, ten tydzień to szaleństwo. Śpię po około 4 godziny na dobę. Dzisiaj ukończyłem rozpiskę związaną z wizytą we Wrocławiu. Teraz muszę to wszystko nanieść na mapę. Nadal niczego nie załatwiłem w stolicy Dolnego Śląska.
żadnego miejsca, w którym mógłbym się zatrzymać. Obdzwoniłem kilka osób. Na razie nie wygląda to dobrze. Tragedia. Jeżeli nie znajdę czegoś w centrum, no to będzie porażka. To musi być centrum miasta. Nie mogę dochodzić z jakiejś granicznej dzielnicy codziennie 5 km w jedną stronę. 5 w jedną, 5 w drugą to jest 10. Z pakietu 25 km. No, taka dniówka. Czyli pół trasy, pół dnia marnowałbym na samo dojście. Nie, to jest zupełnie bez sensu. Raz, dwa, trzy. Dwór. Kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja. Przed kościołem stoi bardzo ciekawy krzyż. Dzieło sztuki. Nie wyciągnąłem kamery, ponieważ obecnie trwa msza święta, no i nie chcę nikogo tam stresować. Wiem, jak to się skończy. Obracaniem się za siebie. Kto to? Co to? Czego on tu chce? Co on tu robi? A czy ma pozwolenie? Jak on się nazywa? Z czego żyje? Jak długo podróżuje? Jak ma na imię? Czy jest Polakiem? Tysiące pytań. A nie padłaby nawet jedna odpowiedź. Dworzec kolejowy. O! Materiał na fajnego kampera. Mały, skromny, jednoosobowy. Mobilny domek. Przydałby mi się taki. Przydrożna kapliczka. Napis na tablicy głosi: na odnowienie ślubów narodu polskiego w 300-letnią rocznicę. Miłoszyce ten pomnik wzniosły 1656-1956. Jelcz-Laskowice. Wyhaczyłem fajną kapliczkę. Jest na tyle duża, że z pewnością ją zauważycie, nawet z pozycji kierowcy i pasażera. Za tą furtką stoi dawny klasztor. Jakimś sposobem zrobiłem całkiem przyzwoite zdjęcie, tak że będę mógł się nim posiłkować. Kilkadziesiąt metrów dalej znajduje się kompleks Zespół Pałacowo-Parkowy, do którego się nawet nie zbliżymy. Kłódki, łańcuchy. Ale lipa. I co teraz? Chcę zobaczyć pałac. Nic nie wymyślę. Nic nie wykombinuję. A z pewnością nie będę przeskakiwał przez bramę, nic z tych rzeczy. Szkoda, że furtka nie jest uchylona. Budynek został odświeżony. Super. A obok stoi dzwonnica. Jest tam jakiś dzwon? Nie widzę. Chyba nie ma. Chyba został usunięty. Sprawdźmy, czy da się wejść do Parku Jelczańskiego, czy też nie. Da. Uff.
chwilkę tutaj pospacerujemy. Park w wydaniu jesiennym. Super. Nie jest zbyt duży, ale za to urokliwy. I całkiem nieźle wyposażony. W plac zabaw dla dzieci. Stół do ping-ponga. Ławy. Stanowisko pod ognisko. O. O, tutaj można biesiadować i debatować przy takim stole. Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Zdołamy zobaczyć cokolwiek, czy wszystko będzie zarośnięte? Za chwilkę znajdziemy odpowiedź. Dobra, tu jest jakaś ścieżka. Idziemy. Są. Ruiny zamku. Zamek jest ogólnodostępny. Możesz tutaj wpaść z wizytą o każdej porze dnia i nocy. Wiosną, latem, jesienią i zimą. A nawet zimą, jesienią, latem i wiosną. Zamek można obejść, można do niego wejść. Można przyjrzeć się mu z każdej możliwej strony. Z dołu, z góry, z boku. A jeżeli ciekawi Was jego historia, to znajdziecie ją na tej tablicy. Przy skrzyżowaniu głównych dróg stoi dom z roku 1909. Charakterystyczny, głównie ze względu na tamtą wieżyczkę. Wieża ciśnień. Skoro jest otwarta, to na chwilkę zajrzymy do środka, osobnie na parę sekund i w nogi. Muszę uważnie stawiać kroki, bo nie wiadomo, co się chowa w tej trawie. Rów, dół, pręt, wszystko jest możliwe. Aha. Klatki schodowej nie ma i bardzo dobrze. No i w sumie tyle. Wychodzimy. Co minutę ktoś przychodzi, ktoś przyjeżdża. I zaraz poznacie powód. Również i naszej wizyty. Najpierw przyjrzyjmy się lwom strzegącym bramy wjazdowej. Okej, ten ma komplet zębów. A ten? Ten również ma wszystkie pazury. Wszyscy trzaskają zdjęcia. Idziemy zobaczyć siedzibę Urzędu Miasta i Gminy.
Gotowi? Proszę. Oto on. Jak z bajki. Uczciwie przyznam, że jest jednym z najpiękniejszych pałaców w Polsce. No, panie burmistrzu. Gdzie pan ma gabinet? Bądź pani burmistrz. W sumie nie wiem, kto tu piastuje funkcję gospodarza. Na szczycie widnieje data 1886. Także ma swoje lata. Kolejny lew. Ten w odróżnieniu od pozostałej dwójki przyciął komara. Może zszedł z warty i teraz odpoczywa. Aha, górna część napisów zachowała się w doskonałym stanie, natomiast dolna przepadła, została zdrapana. Historia do poczytania. Zespół pałacowo-parkowy. O! O! Ale trafiłem moment. Przecięcie teraz dwóch samolotów. Robię zdjęcie. Przecięły się pod kątem 90 stopni. Powstał fantastyczny X na niebie. Niektórzy czytają książki, inni spacerują. W lewo zwrot. W setną rocznicę odzyskania niepodległości oraz pamięci pierwszych osadników na ziemi Laskowickiej. Jeżeli z jakiegoś powodu zabraknie wam wolnych ławeczek w parku bądź na placu, na którym przed chwilą byliśmy, to zawsze, ale to zawsze możecie ratować się ławeczkami postawionymi przy kościele pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa męczennika. Kościół Szachulcowy. Tu stoją. Raz, dwa, trzy, cztery. I dwie tam dalej. Chwałowice.